Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej, która w latach 2014-2015 wyłudzała podatek VAT. Działanie grupy polegało na wystawianiu faktur, które dokumentowały fikcyjny handel cynkiem, ołowiem i włóknem stalowym. Na tej podstawie oszuści rozliczali się w urzędach skarbowych, twierdząc, że zwrot podatku należy im się z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do Czech. Osoby te usiłowały bądź wyłudziły 14 milionów złotych od Skarbu Państwa. Zarzut przedstawiono 10 osobom. 4 z tych osób zostały tymczasowo aresztowane. Grozi im do 10 lat więzienia. Zatrzymani to osoby w wieku od 32 do 74 lat. Zarzucono im łącznie 25 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także pranie brudnych pieniędzy.